sklep Samsung Apps. Dostęp do sklepu z aplikacjami możliwy jest bezpośrednio z poziomu telefonu komórkowego lub poprzez klienta PC. Interfejs. Po wybraniu programu Samsung Apps zostajemy przeniesieni do sklepu. Znajdziemy tu trzy zakładki. Pierwsza to polecane, czyli najwyżej oceniane programy i najciekawsze nowości. Druga, czyli popularne, to lista najczęściej pobieranych aplikacji i gier podzielonych na darmowe i płatne. Ostatnia to wszystkie programy dostępne dla danego modelu telefonu, ułożone w kategorie tematyczne. Po kliknięciu Więcej możemy szybko przejść do pobranych aplikacji lub posegregować zawartość sklepu na widżety bądź programy. Bezpłatne aplikacje z Samsung Apps możemy pobierać bez logowania. Zakładanie konta w sklepie Samsung Apps. Jak założyć konto w Samsung Apps? W menu wybieramy Moje konta, a na liście klikamy zaznaczając Samsung. Następnie wybieramy opcję Zapisz się i akceptujemy warunki korzystania ze sklepu. W kolejnej zakładce wpisujemy adres e-mail, dwa razy hasło oraz datę urodzenia. Po założeniu konta możemy przejść do właściwej rejestracji. W tym celu udajemy się do sklepu i klikamy Zaloguj. Tu podajemy nasz e-mail, hasło, po czym przystępujemy do trzystopniowej rejestracji. W pierwszym kroku potwierdzamy datę urodzenia i klikamy Dalej. Następnie po raz kolejny akceptujemy regulamin. Ostatnią czynnością, jaką musimy wykonać, aby pobierać płatne treści, jest wybranie typu karty kredytowej, Visa lub Mastercard, i wprowadzenie numeru karty i kodu zabezpieczającego. Po tym klikamy Zarejestruj się i możemy już pobierać ze sklepu płatności.